Spadaj mi na drzewo. Lara, uważaj, leci do ciebie. Znowu? O, cholera. Nie skończyłem jeszcze. Chwila, ładujemy trebusz. Poczekaj. Muszę dać sygnał Sofii, by strzeliła z trebusza. Gotowi, Laro. Czekamy na twój sygnał. Do dzieła! No to do dzieła! Szlak! Dobra. Dasz radę. Poczekaj, Laro. Przeładowujemy. Jesteśmy gotowi, Laro. Czekamy na twój sygnał. Chodź tu i zmierz się ze mną, tchórzu! A niech to szlak. Jeśli ktoś tam jeszcze żyje, Croft ma być trupem. To wasz ostatni rozkaz. Kończymy sprawę. Mamy zabitego. No, jest dobrze, dobrze. Raz trzeci. Skończmy to. Chwila, ładujemy trebusz. Poczekaj. Jestem gotowa! Puść! Strzelamy! Nie trafimy go stąd! O kurde, nieźle. Ale rzeźnia. Chwila, ładujemy trebusz! Poczekaj! Shit. Okay. My precious. Come on.
Lucky Luke! O, oh, shit. Tylko ty i ja, Laro. Nie masz broni, żadnych sojuszników, żadnej nadziei. To miejsce będzie twoim grobem. Przeznaczenie leży w komnacie dusz. Zaszedłem zbyt daleko, aby teraz się zatrzymać. Tak, wyjdź tej chwili. Jesteś silniejszy od twojego ojca. Widzę cię. Byłem stworzony do wielkich rzeczy! To nigdy nie było twoim przeznaczeniem. Twoja siostra sprawiła, że w to uwierzyłeś. Zrobiłem wszystko. Wszystko to... dla niej. Nie odchodź ode mnie! Czekaj! Trójca zabiła twego ojca! Nie. Kłamiesz. Błagał o życie. A kiedy to nic nie dało, błagał o twoje życie. Mylisz się! Zamknij się! Milcz! Był żałosny. Nie jesteś tego wart. Czułem dla niego. Spłoń w piekle. Ha! Twoi ludzie zostali pokonani. Twój brat nie żyje. Nie! Wszystko, co przyniosła Trójca, to śmierć. I tylko to przyniesie. Poddaj się. Poświęciłam wszystko. Ani myślę oddawać tego Trójcy. Co z twoim ojcem? Przez ciebie na zawsze zostanie pośmiewiskiem historii. Jak możesz się poddać, gdy jesteś tak blisko? Jestem gotowa się poświęcić. Nie pozwolę ci go zabrać. Pomyśl o milionach ludzi, którzy cierpią i umierają. Możemy ich uratować. Możemy zmienić świat. Razem. Koszt jest zbyt wysoki, Anna. Nie dane jest nam żyć wiecznie. Śmierć jest częścią życia. Łatwo ci mówić. To nie ty umierasz. Tu nie chodzi o ciebie. Gra toczy się o losy ludzkości, nasze człowieczeństwo. Nadchodzą! Jesteśmy otoczeni! Jacob, uważaj! Źródło nie może dostać się w ręce ludzkości. To twoja szansa, Laro. Tak wiele obie zrobiłyśmy. Kolejny Croft nie musi za to umierać. Jestem gotowa. Ale ja nie. Proszę,
umiera. To moja jedyna nadzieja. Anna, nie! Trzymaj się. Przeżyłem już wystarczająco. Wiedziałeś, że je zniszczę. Jesteś jedną z najbardziej niezwykłych osób, jakie w życiu spotkałem. A mój koniec. W końcu nadszedł. Przykro mi. Chciałam tylko coś zmienić. Już zmieniłaś. Już zmieniłaś. Najdroższa Laro. Mój ojciec przewracałby się w grobie, gdyby wiedział, ile wstydu przyniosłem naszemu nazwisku. Croft. Czy to coś znaczy? Mam nadzieję, że kiedyś ty odegrasz ważną rolę na tym świecie. Pamiętaj, że o wyjątkowości decydują nasze dokonania, a nie urodzenie. Zniszczenie źródła było słuszne. Czuję, że go zawiodłam. On postąpiłby tak samo. Chodź. Musisz złapać samolot. Słuchałam ostatniego nagrania mojego ojca tysiące razy, ale teraz poczułam, jakbym usłyszała jego słowa po raz pierwszy. Nieważne, jakich wyborów dokonałby on sam, ja muszę znaleźć własną drogę. Mit o Kitierzu okazał się prawdą. Są tam tajemnice, które mogą zmienić świat. Muszę je odnaleźć. Nie dla mojego ojca, ani dla nikogo innego. Chcę coś zmienić. Obym miała rację. No, najsik, najsik. Syto. Bardzo syto. Anna. Powiedziałaś, że chcesz, aby umarł za to kolejny Croft. Co miałaś na myśli? Zabiłaś mojego ojca, prawda? Trójca nakazała jego egzekucję. Ale nie mogłam tego zrobić. Kłamiesz! Kochałam go. Nie! Zrobione. Dobrze. A co z Croft? Nie. Jeszcze nie. No takie jej dałem. No, to ciekawie się zapomniał.
Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ładnie.